Hej, witajcie drodzy widzowie, Arkot 265, kłania się z kariery menadżerskiej Arkadiusza Kotnowskiego, menadżer wirtualnego, czyli mnie i Real Madryt, kariery menadżerskiej Real Madryt. Ostatni mecz na dziś, który dzisiaj dla was przygotowałem, to jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów. I w tym ćwierćfinale mamy El Clasico, czyli Real kontra Barcelona. Muszę upewnić, że piłka jest właściwie dobrana. Tak, piłka jest dobrana. Bezchmurnie jest dobrane wszystko, więc ok, i gramy. Rozgrywki UEFA Champions League wkraczają w decydującą fazę. Dziś pierwsze spotkanie ćwierćfinału i szansa, by wypracować zaliczkę przed rewanżem. Już niedługo Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Czyli Suarez się rozgrzewał, czyli też będzie w składzie. Witamy Państwa niezwykle serdecznie ze wspaniałego Estadio Santiago Bernabeu. Twierdzy Realu Madryt. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Za chwilę rozpocznie się pierwsze z dwóch spotkań w ćwierćfinale. Będzie się działo. Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną. Oczekuję ciekawego, trzymającego w napięciu spotkania. Obawiam się tylko, żeby oba zespoły nie skoncentrowały się na grze obronnej. Nikt nie chce stracić szans na awans jeszcze przed rewanżem, ale może się mylę i zobaczymy w tym spotkaniu grad bramek, oby. Suarez. Gratti oczywiście. Przepraszam. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. W 2013 roku prezes Realu ogłosił plan modernizacji stadionu wart 400 milionów euro. A kiedy projekt został ogłoszony światu w 2014 roku, okazało się, że zawiera on m.in. instalację przesuwanego dachu, zwiększenie pojemności widowni, nowe funkcje komercyjne i liczne drobne usprawnienia. Oto w jakim składzie dziś grać będzie Barsa. Mamy tutaj jakie do czynienia z systemem 4-3-3, dość popularnym w dzisiejszych czasach. Tak? Fu! Suarez! Fu! To ustawienie idealne do gry wysokim pressingiem, bo trzech napastników wspieranych przez linię pomocy może skutecznie utrudnić obrońcom rozgrywanie piłki. Trzeba zaatakować. Przejęcie piłki przez Barcelonę. Dobrze pomyślane podanie górą. Bailey. Będzie strzelał. Leon Bailey. Ładnie broni Thibaut Courtois. Nie. Dośrodkowanie z rożnego. Udało się. Wybronił Courtois. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Teraz przy piłce Barcelona. Marco Verratti, Miralem Pjanić, Leon Bailey, ech, no i nie weszło, a tak niewiele zabrakło. De Jong, Marco Verratti,
Pjanić. Teraz Suarez. Messi dobrze ustawiony przy dalszym słupku. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnicy znów przy piłce. Luka Modric. Robert Lewandowski. No! Zero reakcji, dobra. Lionel Messi. Trzeba się wziąć w garść. Jak wiemy, Karim Benzema bywa zdolny do wszystkiego. Co pokaże nam w dzisiejszym meczu? Wykazuje świetną dyspozycję strzelecką, Darku, zdobywając gole praktycznie od niechcenia. Jeśli utrzyma formę, możemy mieć nowy rekord rozgrywek. Ciekawe, czy w dzisiejszym meczu obrońcy znajdą na niego sposób. Na razie znaleźli, ale tylko na razie. Benzema. Przebiegu spotkań Barsy z Realem nie da się przewidzieć. Niezależnie od aktualnej formy obu zespołów, w takim meczu piłkarze wznoszą się na wyżyny. No i dlatego El Clasico chce oglądać cały świat. Już nieraz bywało, że chociaż któraś z drużyn była w dołku, El Clasico pokonywała rywala, dlatego że bardziej chciała wygrać. De Jong. Pjanić dostaje piłkę od kolegi. Bailey szuka tam dośrodkowania Messiego. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Miralem Pjanić, Luis Suarez. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Aleksander Arnold. Pjanić. Zbliża się do pola karnego. Może dośrodkować. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Kroos. Robert Lewandowski. No, nie wyszło, dobra. Aleksander Arnold. De Jong. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Benzema idzie do przodu. Jezu, musieli przyblokować. Real Madrid znowu grę. Real Madrid oddaje piłkę. W grze zostało 8 drużyn, to już ćwierćfinały UEFA Champions League. Wchodzimy w decydujący etap rozgrywek. Kto wie, może w finale zobaczymy któryś z dzisiejszych zespołów. Jedno jest pewne, trafi tam najwyżej jeden z nich. Ładne wybicie piłki przez Sergio Ramosa. Luka Modric. Casemiro. Lewandowski. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. De Jong. No, z tego miejsca można strzelać. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. No nie. Wyszło. Bailey czeka na nadbiegających kolegów. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Real traci teraz piłkę. Jordi Alba. Pjanić. Barcelona w swoim stylu. Długa wymiana podań. Usypiająca dla rywala. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki! Jakimś cudem mamy nadal remis! Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić. Luis Suarez. Jordi Alba. Suarez. Dobrze, wygrał to starcie. No, faul. Mamy...
No właśnie, i dobrze reaguje się. Co teraz myśli? Szkoda, że nie opanował. Jest. Mogło być groźnie, gdybym to przejął. Chociaż, czekaj. Dobrze antycypował intencje podające. Gdzie tu jest jeszcze? Przejąć piłkę. W kluczowym momencie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, bardziej spodziewaliśmy się, że to rywale obejmą prowadzenie. Mamy powtórkę bramki. Trzeba zauważyć, Jacek, że jej zdobywcy nie przeważali w tym spotkaniu. Rywale wyraźnie dominowali, tyle że niewykorzystane okazje lubią się mścić. O, tu sto. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jak to mówi klasyk, niewykorzystane okazje się mszczą. O, zaraz, żebyśmy... Bailey. Złe dośrodkowanie za głębokie. Piłka mija partnerów z drużyny. Longlet. Barcelona traci piłkę. Pjanić. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Spudłował. Na szczęście spudłował. Karim Benzema. No. Widzisz, panie, no wreszcie. Sergio Ramos. Co teraz zrobi? Sergio Ramos i piękna interwencja. Ter Stegen. Jej. Prawie wyszło. No. Dawaj też ten, wiem, że to specjalnie to zrobił. Pyk. Cross. Cross podawał, ale niedobrze, strata. Pjanić. Ach, szkoda, strata. Karim Benzema. Okazja Benzemy, ależ znakomicie obronił ten strzał, brawo! Gdzie jest? Aha, tu jest, tak? Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. Real traci teraz piłkę. Czekali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Piłka opuściła boisko, będą teraz rzucać z autu. Luka Modric. Schodzi do środka. Mają teraz szansę na kontratak? Messi? Dawać. Brawo, ale jest szansa! Messi! Courtois na posterunku. Piłka dalej w grze. Uff. Mamy przerwę w pierwszej odsłonie tego okien. I piłka znowu w grze. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten ćwierćfinał UEFA Champions League po przerwie. Spodziewamy się walki o jak najkorzystniejszy wynik przed rewanżem. Z czasem oba kluby może się trochę otworzą. De Jong. Dobre przejęcie przez Ramosa. Dobra interwencja obrońcy. Niebezpieczeństwo zażegnane. Robert Lewandowski. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Suarez odegrał ponownie piłkę. Pole karne, nisko, jest adresat.
Mamy Auki, rozpocznie Barcelona. Na szczęście zażegnaliśmy na razie niebezpieczeństwo. Dembele jest, chce, żeby dośrodkować. Jordi Alba, Pjanić. Piłka u Pjanicia. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Kante. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejny. Leo Messi dostaje piłkę na skrzydle. Luis Suarez. Messi. Messi oddał piłkę rybalowi. Robert Lewandowski. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo. Jordi Alba. Dembele. No piłkę odebrał i stracił. Luka Modric. Manchester United być może już wkrótce wzmocni się nowym zawodnikiem. Tak, takie transfery wiele mówią o statusie klubu, a kibice mają nadzieję, że piłkarz tchnie w zespół nowe życie. Marco Verratti. Dembele. Trochę się zbliżył do pola karnego. Ze skrzydła w kierunku bramki. No, ładnie teraz odczytał zamiary. Trzeba jak najdłużej im przeszkadzać, mamy przecież... Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losu tego spotkania. Marco Verratti. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jest szansa na kontratak. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Modric. Benzema. Rakitic. Ruszył do przodu całkiem udanie. Dembele. Suarez był tam Spokojnie, teraz zrobimy zmianę, bo widzę, że tu już ledwo zipią, co niektórzy, więc... Valverde za Klosa. Modric i Kante zostaną, trudno, bo nie mam możliwości, muszę kogoś zmienić. Na spalony. Z bliska schodzi Robert Lewandowski, no i wszystkich ciekawi Jacek. Jakiś zagrał? Zagrał solidny mecz. Jego trafienie dało zespołowi prowadzenie. Teraz zadanie utrzymania albo podwyższenia wyniku spocznie na barkach wypoczętego kolegi, który za chwilę pojawi się w jego miejsce na murawie. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Jordi Alba. Dembele. Suarez. Jordi Alba ma miejsce na skrzydle. Jordi Alba. Dośrodkowanie do Messiego. I bramkarz oddala zagrożenie. Eden Hazard. Pociągnął teraz akcję Hazard. Eden Hazard! Ale się wyciągnął coś niesamowitego. I ten już szedł. Gwiazdor. Ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Federico Valverde. Kante. Kante, dokładnie, na dojście. Arkadiusz Milik. Kolejny raz udanie interweniuje. Ivan Rakitic. Antoine Griezmann.
znakomicie teraz odczytał zamiary przeciwnika, inteligentnie przechwycił piłkę. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Ani nie po moim. Trupie, że... Messi kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. I przestrzelił na szczęście. Eden Hazard. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ivan Rakić. Dembele. Marco Verratti. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Trzeba przejął piłkę. Strzelić może jeszcze jedną bramkę, żeby mieć... Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Piłka wybita z pola karnego. Wybili, szkoda, że niedokładnie i znowu rywale atakują. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Ach, miejsce na centrę. Piłka na dalszy słupek. Broni Courtois, ale piłka wciąż w grze. Dembele jest przy piłce i może dośrodkowywać. Jest pressing ze strony rywali. Dobre podanie za plecy obrońców. Hazard, to musi być... Jest! Wpadło! Spójrzmy na powtórkę. Bardzo piękny gol. Tak, ja dziękuję. I to wpadło. No nie. No to mamy... Nieźle, nieźle. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Powiem szczerze, z fartem strzelona bramka. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Udaje nam się na nowicjuszu gromić Barcelonę. No nie, no to jest szok. Ivan Rakitic, Marco Verratti. Że pokusimy się o jeszcze jedną bramkę. To by było... To by był cud normalnie. To formacją praktycznie 4-4. Griezmann ruszył z piłką do przodu. Ale teraz świetnie. Sergio Ramos zatrzymuje tę rzutkę. Hazard teraz ładnie zagrał prostopadle. Milik. I tak. Trybuny szaleją, proszę państwa. Co za emocje. Z tak małej odległości niby wystarczy... Jak dobrze pójdzie, to rozstrzygniemy ten dwumecz w tym meczu. To pokazuje różnicę klas. Nie ma żadnej litości. Nie zdziwiłbym się, gdyby się jeszcze dobrze... Tak, są dziś całkowicie bezwzględni. Obdarzyli wszystkie słabości swoich rywali. Ivan Rakić. Hazard. O, paj. Dobrze, wygrał to starcie. O, panie. To jest ta moc. Dobre przejęcie przez Ramosa. Jordi Alba ma miejsce na skrzydle. Szansa na dośrodkowanie. Zablokował dośrodkowanie. To trzeba. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Jeszcze minuta, dobra, spokojnie. I teraz utrzymać ich z dala od naszego pola karnego i mamy to. Mamy ten mecz. Słyszymy się w sobotę następną. Na dzisiaj to tyle. Łapkujcie, zostawiajcie komentarze, subskrypcje na kanale. Mile widziane komentarze, oczywiście sobie z dzwoneczkiem subskrypcji. Nie zapomnijcie zostawić właśnie z dzwoneczkiem. Do usłyszenia, trzymajcie się. Areko 265. Świetny występ, solidnie bał się przez cały czas. Wspomógł zespół wymiany, a do tego sam raz umieścił
Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze pod filmami. Na tyle w tym meczu i w karierze menedżerskiej. Słyszymy się w sobotę, następnej soboty. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.